Siemano ekipo, witam was serdecznie. Zostały nam tylko dwa napoje energetyczne do przetestowania. Jest to oczywiście Red Bull Peach Edition i Red Bull White Edition, którego możecie wygrać w konkursie. No i moi drodzy, powiem wam szczerze, że na tle tych wszystkich napoi energetycznych, jakie sobie przypominam, to jest o wiele mniej rozpowszechniony jednak smak, aniżeli brzoskwinia. Ale jednak ja jestem bardziej zainteresowany, jak smakuje brzoskwinia, aniżeli to, więc jednak będziemy dzisiaj testowali brzoskwinię. I zanim mi powiecie, że ale sytar, masz jeszcze tego Red Bulla klasycznego, kurde, tajskiego, dlaczego jego nie uwzględniłeś? Spokojnie. Uwzględniłem też jego, tylko że no to jest po prostu smak klasyczny. Muszę mieć na niego po prostu takie specjalny odcinek po prostu, gdzie na pewno będę porównywał go do klasycznego Red Bulla. Why not? Ciekawe, czy wersja z innego kraju będzie po prostu różnić się smakiem od naszej polskiej wersji. Jestem ciekaw, ale na razie mamy do dyspozycji Red Bulla Peach. Red Bulla, który naprawdę, no, szkoda, że go nie ma, bo jednak jeżeli znam Red Bulla i wiem, że każdy ich smak to jest po prostu dopierdzielona wartość i to do naprawdę suchej nitki, nie zostawiają żadnej suchej nitki po prostu na żadnym smaku, jaki robią. Tak przy brzoskwigi, przy której słyszałem naprawdę bardzo dużo dobrych rzeczy, spodziewam się naprawdę bomby smakowej. I puszka sama w sobie to jest po prostu taki ciemny, czerwony, wręcz bordowy kolor. Dwa srebrne byki, jak znalazł. Sama nazwa jest w takim brzoskwiniowym kolorze. I po prostu to jest zwyczajny design, jeżeli chodzi o Red Bulle. 32 mg kofeiny, czyli 80 w całości. Jeżeli dobrze patrzę, to jest puszka austriacka. Albo austriacka, albo po prostu mamy tutaj kolejnego szwedzkiego Red Bulla. Nie jestem po prostu pewien, ale mamy go w końcu. Możemy go przetestować. Zamówiłem go z Jumo. Patrząc tak po składzie i wartościach odżywczych, to jest oczywiście cukrowa wersja, raczej można powiedzieć, że sacharozowa wersja. 11 gramów węglowodanów cukrów w 100 ml, co oznacza naprawdę potężne wartości, ale od początku. Spróbujmy to po prostu, kurde, przeczytać jak najbardziej możemy. Woda, sacharoza, glukoza. To jest chyba jednak skandynawska puszka, bo mamy syra, co oznacza kwas. Jeżeli bym patrzył tak po puszce tego fioletowej edycji skandynawskiej, no to to jest po prostu kwas cytrynowy. Regulator kwasowości, kwas cytrynowy. Albo tu mieliśmy kwas cytrynowy, nie wiem, kurde, naprawdę jest trudno to odczytać. Kofeina, witaminy, giacyna, kwas pantotenowy B6, B12, aromaty, stabilizatory albo barwniki, ale najprędzej stabilizatory. I właśnie wartości odżywcze, które zaraz wam przytoczę. Dobra, mamy wszystko obliczone, tak więc ta 250 ml puszka tak bardzo przeze mnie upragnionego napoju Red Bullowego dostarczy wam 112,5 kcal, żadnych tłuszczów, kwasów tłuszczowych nasyconych, 27,5 g węglowodanów i tyle samo cukrów, żadnego białka, 25 g soli z witamin, 20 mg niacyny i po 5 mg bądź mikrogram kwasu pantotenowego, witaminy B6 oraz witaminy B12. Tak więc to odstawiamy na bok tradycyjnie. Otwórzmy to i sprawdźmy. Powiem wam, że co jak co, ale Red Bullowe puszki są znane z tego, że raczej nie strzelają tak fajnie jak te wszelkiego rodzaju inne puszki. W ogóle 250 są o wiele gorsze do otwierania, bo no nie są tak spektakularne. Może ta będzie jakkolwiek. Smoknęła jakbyś, kurde, na przykład przepychacz do kibla, kurde, wyciągnął.
Jakie my tu tematy w ogóle poruszamy? To jest recenzja napoju energetycznego prosto ze Skandynawii. To ty tutaj poruszasz takie tematy? Nie. Pachnie jak brzoskwinia. Ej, ale tak wyjątkowo przyjemnie, tak mega przyjemnie, jak naprawdę taka brzoskwinia jak Ultra Pichikin. Naprawdę jak Ultra Pichikin, ale jeszcze bardziej przyjemnie. Ej, naprawdę, Red Bull to może się postarać, żeby zrobić najlepszą brzoskwinię nawet? Kurde, jakie to by było dopierdzielone. Bo naprawdę duża część tych rankingów to jest albo Red Bull, albo Monster, albo Rockstar. Czasem coś tam Tiger od siebie dołożył, może jakiś brand naprawdę mega dopierdzielony amerykański. W mało których jest, kurde, albo V-Power, albo Kongstrong, albo ogólnie te wszelkiego rodzaju brandy energetyczne, sklepowe na czołowych pozycjach. No może oprócz kaktusowych, no może oprócz granatowych, no to naprawdę V-Power wtedy zrobił robotę. No, spodziewam się naprawdę bangera. No i właśnie, kurde, jeżeli to będzie barwione, to spodziewam się takiego, znając Red Bulla, żółtego koloru, albo no jak już to takiego bardzo pomarańczowo-brzoskwinowego, ale no, wszystko jest możliwe. No ja po prostu wiem, że po Red Bullu można się wszystkiego spodziewać. Naprawdę wszystkiego. No kurde, no co. Wychodzę! Wychodzę! Okej. Mamy do dyspozycji Energol o kolorze białym. Energol brzoskwigowy. W kolorze białym. To się już samo w sobie nie pasuje, kurde. Może jak to są białe brzoskwinie, to okej. Ale no kurde, brzoskwinia. No dobra, to jest Red Bull, no to okej, można, kurde, można, dobra, okej. Spróbujmy tego. No, co ja mogę innego powiedzieć, jak nie spróbować, kurde. Mam nadzieję, że dostaniemy naprawdę potężną porcję brzoskwiniowego smaku i smakosz się naprawdę nie mylił, kiedy mi powiedział, że Red Bull brzoskwiniowy to jest najlepsza rzecz, jaką cię może spotkać. Wierzę w twoje słowa i oczywiście pozdrawiam, jeżeli oglądasz. Wow. No to jest coś innego, ewidentnie. No to jest ewidentnie coś innego, aniżeli te wszystkie brzoskwinie. Hello, baby! To o to chodzi, kiedy ludzie mówią, że Red Bull brzoskwiniowy to jest kompletnie inna liga, aniżeli te wszystkie brzoskwiniowe napoje, jakie mamy do tej pory. No kurde, ja już wiem dlaczego. Ten smak jest po prostu inny. Nie wiem, czy to jest bardziej spowodowane tym, że mamy tutaj bardziej takie nasycenie gazem, bo ja tutaj czuję się, jakbym pił wodę sodową o smaku brzoskwiniowym, ale mógłbym to też w sumie podstosować pod takiego starego pierota brzoskwiniowego, który jest po prostu też bardziej gazowany, bardziej tutaj czuć właśnie smak takiej wody sodowej. Sama brzoskwinia jest po prostu naturalna. Po prostu naturalna. Nie ma tutaj żadnych pierdzielonych sztuczności, nie ma żadnej cukierkowatości, jak naprawdę większej ilości brzoskwiniowych napoi energetycznych, jakie piłem do tej pory. To jest po prostu coś innego. I to mi się naprawdę podoba. Nie tak bardzo, żebym mówił, że to jest top goat brzoskwinia, jaką piłem i nie ma żadnej innej lepszej od tego. Nie. Według mnie to jest po prostu brzoskwinia inna. Jedyna w swoim rodzaju
I na tym sobie mógłbym zakończyć. Naprawdę, jakbyśmy jakiś napój brzoskwiniowy, naprawdę taki naturalniejszy, wpierdzielili do soda streamera, jeszcze bardziej to nagazowali i wydali do puszki. Przedtem kofeina i tak dalej. Wiecie, o co mi chodzi. I naprawdę to mi mega smakuje, ale nie tak bardzo, żeby na przykład przebił Monstera Ultra Pichikin, gdzie tamta brzoskwinia mnie naprawdę powaliła na łopatki. Swoim smakiem, swoim wykonaniem przede wszystkim. Dobra, pójdźmy po rankingi, bo my tutaj nie będziemy mówili tego na sucho. Dobra, dobra. Jak mówiłem, mamy Monstera Ultra Pichikin, mamy Rayza White Peach, mamy Monstera Nitro Cosmic Peach, polską wersję, bo jednak ta amerykańska jest lepsza. Przestań mnie, kurde, wydłużać jasność, jak ja tego nie chcę. Kurde, jak ja tej kamery po prostu. O! Ale jak mówiłem, mamy Monstera Nitro Cosmic Peach, który jest wersją oczywiście polską, europejską. Wersja amerykańska nadal jest najlepszą brzoskwinią, jaką piłem, ale no ustępuje Monsterowi Ultra Pichikin polskiej wersji. Jakbym miał to po prostu wam wyjaśnić. Dalej Rain Peach, Fizz, Jig Peach i dalej G-Fuel, itp. itd. W sumie tego Tigera Peach mógłbym i w sumie nawet Predatora Peach przesunąć o te ponad G-Fuelami. No dobra, może nie Predatora, ale Tigera. Ostatnio sobie przypomniałem te dwa Tigery Wild Strawberry i Peach. Peach jest naprawdę, kurde, nie wiem czemu go tak po prostu nie doceniłem. Według mnie po prostu mógłby polecieć w górę. Nadal to nie jest poziom dzika Peach, ale już kurde naprawdę można by to. Predator to nie jest to. A to patrzę tutaj na czołówkę i chyba by przebił polską wersję. Przypominam, amerykańska ciągle jest numerem 1, ale polską wersję Monstera Nitro Cosmic Peach. Bo tutaj jest po prostu smak, który bym bardziej pił. Jest lżejszy w smaku od Monstera Nitro Cosmic Peach, ale kurde, ten smak brzoskwiniowy mi bardziej pasuje. Rayza White Peach nie przebije, bo naprawdę, gdyby nie to, że wolałbym jednak Monstera Ultra Peachikin, to Rayz White Peach byłby na szczycie. Nie licząc oczywiście Monstera Nitro Cosmic Peach w wersji amerykańskiej, bo to zdeklasowało wszystkie brzoskwinie, kurde, w ogóle. Ale mi chodzi o to, że ten Monster Nitro Cosmic Peach jest gorszy. Więc dlatego ja tego Red Bulla stawiam na trzecim miejscu ponad Monsterem Nitro Cosmic Peach, a pod Razem White Peach. Naprawdę to jest zaskakująco inny smak brzoskwiniowy od tych, do których się przyzwyczailiśmy. Red Bull naprawdę potrafi wyciągnąć z jakiegoś smaku 100%, nawet jeżeli chodzi o owoc kaktusa. No kurde. Ja się spodziewałem kaktusa, dostajemy owoc kaktusa, który jest o wiele bardziej głębszy w smaku i bardziej dla smakoszy. No mi nie zasmakował. No. No i według mnie to by było na tyle. No to jest naprawdę świetne. Nie tak świetne, żeby przebiło te wszelkiego rodzaju Rayzy, Monstery. A już między innymi Monstera Nitro Cosmic Peach American. Dobra, już kurde sytar, wszyscy o tym wiemy. Ale nadal to jest brzoskwinia idealna, żeby być na pozycji trzeciej wśród wszystkich brzoskwin, jakie piłem do tej pory. No i widzimy się następnym razem. Red Bull naprawdę zaskakuje. Red Bull nie zawodzi, Red Bull po prostu wymiata. Nie tak bardzo, żeby jak Monster Nitro Cosmic Peach amerykańska. Sytar, skończę, kurde.